Cześć, siemanko, z tej strony Hodowca TV, a dzisiaj wam opowiem, jak zacząć hodowlę gęsi. Aktualnie nie mam gęsi, ale pomyślałem, że nagram taki film, bo film Ile kosztuje wyhodowanie gęsi cieszy się największą popularnością na moim kanale, więc postanowiłem, że nagram takie coś. A więc zacznijmy od tego, skąd wziąć gęsi. Nie polecam kupować na targach, bo są tam bardzo drogie gęsi, po 30 zł były, a w wylęgarni są po 15 zł, więc chyba lepiej kupić w wylęgarni tańsze. Drugą kwestią jest żywienie. Gęsi młode najwięcej jedzą zboż, jakieś tam paszy i wody, a gdy już podrosną, zaczynają mieć coraz więcej trawy i mniej zboża. Ja im jako że podawałem ten paszę taką dla kaczek i gęsi. Później im jeszcze do tego dodawałem ześwitowanej kukurydzy. No i później jeszcze jak już były większe, miały tak 2 miesiące, dodawałem jęczmienia, owsa, no i tam najczęściej jeszcze pszenicę do tego dodawałem. A więc przygodę z gęsami zacząłem 4 lata temu, to były wtedy jeszcze nawet kaczogęsi i one mnie trochę zraziły do tych zwierząt, bo pierwszego dnia już mi uciekły. Jak poszedłem im wody nalać i co chwilę mi uciekały, dlatego musiałem je trzymać w zagrodzeniu. Gdy podrosły trochę, to już chodziły najczęściej wypuszczone, bo już tak nie uciekały. Później za rok dowiedziałam się, że w wylęgarni są po 15 zł gęsi właśnie. I kupiłem czystorasowe gęsi. No i one okazały się dużo lepsze, bo nie uciekały. I nawet na łąkę z koniczyną same nie szły, tylko wtedy jak ich tam zagoniłem. I kupiłem właśnie wtedy 3 gęsi i w tym mi jedna zachorowała i padła. W tamtym roku kupiłem 4 i wszystkie się odchowały. Przez pierwsze kilka tygodni trzymałem je w domu, bo młode gęsi są jeszcze nie tak odporne na zimno. A później trzymałem je w takiej małej zagrodzie w kurniku. Jak już urosły, to w kurniku razem z kurami. I zawsze je rano wyganiałem, żeby cały dzień sobie mogły na trawie chodzić, bo były grzeczne. Jeszcze jakaś kwestia to... Gęsi powinny mieć osobno pojemniki z jedzeniem, bo nie lubią się właśnie dzielić. Zawsze odganiają inne kury i je atakują. Więc muszą mieć osobno. Jeszcze gęsi lubią jeść różne owoce, warzywa. Ziemniaki ugotowane, spłuczone, wymieszane właśnie z mąką taką. Może być też śruta kukurydziana dorzucona. Bardzo lubią. I dawałem im często jabłka pokrojone. I one je jadły. No i chyba to tyle będzie z żywienia. Jeszcze dam kilka trawy. Tu ten samiec się bardzo dobrze czuje. Gdzie się schował? Na dworze właśnie zaczęło padać, co bardzo dobrze, bo mam zboża posiane i właśnie bardzo sucho było i musiałem je zraszaczem nawadniać. Jak jeszcze poruszę kwestię tej małej szklarni, najbliższy odcinek będzie jak zacznie coś kiełkować. I zaraz przejdę do czarnej samicy, to zrobię cięcie. Jestem już u czarnej samicy.
wszystką swoją stąd przyniosła tam. Już chyba jej nie będę dorzucał dzisiaj. Ale dam jej, żebym jej, wiesz, taki starego siana na trawę. I naleję świeżej wody. Zaraz pójdę, przyniosę wody. To tam rzucę. Jeszcze trochę sprzątnę przed klatką, bo się na ścian wbiło. I to będzie na tyle w tym filmie, więc zachęcam do subskrypcji kanału. Zajrzyjcie w opis, tam są kanały, które polecam. Piszcie propozycje filmów, cześć.